Dzień dobry, tym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić jak niepodległości wicemarszałka Ryszarda Terleckiego? Jego odwołania chce już cała opozycja. To zależy, w jakim aspekcie będziemy go bronić. To znaczy, z całą pewnością wpis na Twitterze pana marszałka, pana profesora nie był fortunny. I wpisu tego ani ja, ani pewnie wielu kolegów bronić nie będziemy. Natomiast cytując zemstę, znaj proporcje mocium panie, wcale to nie będzie oznaczało, że będziemy głosowali, przynajmniej ja nie będę głosował za jego odwołaniem. Pan nie będzie głosował za jego odwołaniem, ale to co to znaczy, że pana nie bulwersują te wpisy? Z całą pewnością były one złe. Ja bym nigdy takich wpisów nie zrobił. Uważam, że to był błąd ze strony pana profesora. I w tym aspekcie absolutnie nie podzielam jego opinii. No ale jeżeli to był błąd, i to nie jest zwyczajny błąd, no bo w ten błąd została wplątana Swietłana Cichanouska, uznawana przez nas za legalnie wybranego prezydenta Białorusi, no to jest to coś więcej niż po prostu pomyłka miłego, przesympatycznego pana profesora, tylko po prostu jakiś skandal, który wywołał, no i za skandale w polityce się płaci, nieprawdaż? Dlatego powiedziałem, że z mojej strony absolutnie nie popieram tego typu wypowiedzi. Krytycznie się o tym wypowiedziałem i krytycznie się wypowiem wielokrotnie, jeżeli będę o to pytany. To jest powrót do słów pani, która również nosi to wspaniałe nazwisko Mazurek. Otóż pani Beata Mazurek powiedziała, że ona nie popiera, ale rozumie. O, innej rzeczy jasna sytuacji. Wie pan, to jest taka sytuacja, w której okazuje się, jak rozumiem, to tokiem pańskiego rozumowania idąc, że można powiedzieć dowolną rzecz, dowolne głupstwo i ci włos z głowy nie spadnie, jeśli jesteś lojalnym członkiem PiS-u, tak? Nie, to nie chodzi o to. Wielokrotnie także zdarzały się przypadki, że były głosowania dotyczące osób z innych ugrupowań, które także nie zawsze wypowiadały się w sposób przeze mnie akceptowany, ale znam pewne realia polityki parlamentarnej, i to, że to ugrupowania określone wystawiają swoich kandydatów na wicemarszałków. I tak jak miałem panie pośle, bo to wie pan, to nie o to chodzi, czy nam się podoba to, co mówi jakiś polityk. Rzecz naprawdę nie w tym przecież. Ma pan rację, są wicemarszałkowie z różnych partii, można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, ale dobrym obyczajem Sejmu jest to, że oni są no, z różnych partii po prostu. Dlatego, że tutaj, jak pan widzi, wicemarszałek Terlecki po pierwsze nazwał opozycję w Polsce antydemokratyczną, co jako żywo jest no, językiem, przepraszam bardzo, to jest właśnie standard białoruski. No to jest standard białoruski. Nazywanie opozycji antydemokratyczną, to znaczy jaka? Jaka to jest opozycja, przepraszam? To jest opozycja co, faszystowska, zdaniem marszałka Terleckiego? Ale to, jak się wzajemnie w Polsce opozycja i partia rządząca, czy partie rządzące nazywają, to jest zupełnie odrębna kolej rzeczy. A to proszę mi powiedzieć, pan jest historykiem, przepraszam. To tak. Może pan, jak pan wytłumaczy myśl kolegi historyka. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce, tak napisał Ryszard Terlecki, proszę mi powiedzieć, czy Ryszard Terlecki uważa, że, znaczy wy uważacie, że Rafał Trzaskowski to antydemokratyczna opozycja? Ja tak nie uważam i tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru tłumaczyć się z tej wypowiedzi, bo ona jest fatalna. Dobrze, to w takim razie... Absolutnie zamknijmy ten temat. Natomiast jeżeli pan mnie się pyta, czy jeżeli dojdzie do tego głosowania, będę popierał ten wniosek, to nie wydaje mi się, żeby z tego tytułu tak daleko idące konsekwencje powinny być wyciągane polityczne. I tu się różnimy jakby co do oceny tej sytuacji. Znaczy różni się pan, rozumiem, z niektórymi kolegami z Porozumienia, bo oni wahają się, czy nie poprzeć tego wniosku. Ale to wniosek wkrótce. Za tydzień będzie głosowanie nad wyborem kolejnym już Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan jest jedynym posłem PiSu, który wsparł, PiSu, nie klubu parlamentarnego PiS, który wsparł profesora Marcina Wiącka. To jest kandydat opozycji i pan się podpisał pod tą kandydaturą. Dlaczego pan jest nielojalny wobec PiSu, który popiera Lidię Staroń? No widzi pan, to trochę tak jak w tym pierwszym pytaniu. Jeżeli uważam, że coś warte jest wsparcia, to robi bez względu na to, czy to dotyczy kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Pan profesor Marcin Wiącek, zgłoszony przez
w pierwszej mierze Polskie Stronnictwo Ludowe, ale także potem przez inne ugrupowania poparte, jest dobrej klasy konstytucjonalistą, fachowcem. Myślę, że będzie stwarzał szansę na to, aby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich miał właściwą obsadę. Jeżeli jest szansa, a myślę, że jest szansa w chwili obecnej, abyśmy tego rzecznika wybrali, to z przyjemnością udzieliłem mu poparcie, jeżeli do takiego głosowania dojdzie, bo kwestie tego głosowania, czy do niego dojdzie, to jest kwestia otwarta, zaraz o tym porozmawiamy. No nie, nie, ale panie, no dobrze, pan będzie, dobrze, to proste pytanie, pan będzie głosował za Marcinem Wiąckiem? Jeżeli dojdzie do tego głosowania, tak, poprę pana profesora Marcina Wiącka. A za Lidią Staroń? A tu będę się zastanawiał, wczoraj dzwoniłem, znaczy wysłałem SMS-a, bo miała życzenia, pani senator oddzwoniła potem, rozmawialiśmy, pytała również w tej sprawie, nie udzieliłem jednoznacznej odpowiedzi. A dlaczego pan może... nie udzieli? Dlaczego pan nie udzielił pani senator jednoznacznej odpowiedzi? Bo chętnie skorzystam z tych rozwiązań, które ona stosuje w Senacie i być może się wstrzymam. Mówię być może, bo jeszcze tego nie przemyślałem do końca. To natomiast jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Czy inni pisowcy, czyli członkowie klubu parlamentarnego, powiedzmy szerzej, Prawa i Sprawiedliwości, myślą podobnie jak pan, czyli są gotowi poprzeć Marcina Wiącka i zastanawiają się i nie są ochoczy do poparcia Lidii Staroń? Nie mam pojęcia, nie rozmawiałem na ten temat z nikim. Natomiast ponieważ tak się złożyło, że gdy były głosowane dwie, w mojej opinii, bardzo dobre kandydatury wcześniej, zarówno pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego, jak i wcześniej pana profesora Piotra Wawrzyka, nie udzieliła pani senator im poparcia, wstrzymała się od głosu. Ja żałuję, bo to były dobre kandydatury. Podobnie no dobrze, zresztą rozumiem, że teraz za karę pan nie będzie popierał Lidii Staroń. O tym jeszcze porozmawiamy w internetowej części rozmowy. Pan pozwoli, że teraz spytam o partię, powstającą partię Adama Bielana. Ta partia powstaje, ale już zanim powstała, jest źródłem pewnego konfliktu. Mianowicie Adam Bielan zapewnia, że to on będzie czwartym koalicjantem Zjednoczonej Prawicy, a jego dotychczasowi koledzy partyjni z Porozumienia Jarosława Gowina uważają, że to nonsens i nie będzie. No to niech nam pan powie, czy wy się pokłócicie o to, jak to jest, kto będzie koalicjantem, a kto nie będzie. Z tej wiedzy, którą posiadam, bo odbywają się różnego rodzaju rozmowy, to środowisko Adama Bielana w Sejmie reprezentowane chociażby przez posłów Kamila Bortniczuka czy Jacka Żalka posiada, jak to określają właśnie koledzy, koncesję od Jarosława Kaczyńskiego na to, aby taką formację stworzyć spośród tych osób, które już nie chcą być w Porozumieniu. Koncesję od Jarosława Kaczyńskiego, tak? Tak, tak. Takie pojęcie pojawia się, że tak powiem, w rozmowach. To będzie partia koncesjonowana. No, generalnie te partie wchodzące w skład tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, one mają charakter koncesjonowanych ugrupowań, no bo funkcjonują na zasadzie takiego doproszenia do nieformalnej koalicji. Nie, ale koalicja to nie jest dawanie koncesji. Koalicja to jest umowa dwóch różnych partii, które są, no, które się ze sobą dogadują. Tak przynajmniej mnie uczono, ale może coś przeoczyłem. Natomiast pan mówi, że powstaje partia koncesjonowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Adam Bielan jest przeszczęśliwy, jak to słyszy. Ale pana uczono doskonale, tylko koalicję mamy wówczas, jeżeli dwa, trzy czy cztery ugrupowania zawierają formalną koalicję i rejestrują ją w Państwowej Komisji Wyborczej. Koalicja Obywatelska stworzona przez Platformę Obywatelską nie jest taką koalicją. Panie profesorze, zostawmy wykłady. Rozumiem, że Bielan zakłada koncesjonowaną partię. Od tego zaczniemy naszą rozmowę w radiu RMF24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u życzymy miłego, słonecznego dnia i dziękujemy za rozmowę. Dobrze, panie pośle, skoro jesteśmy z naszymi drogimi internautami, no to pociągnijmy może ten wątek, bo ten zwrot o koncesjonowanej partii mnie trochę wzruszył. Po pierwsze, ja panu bardzo serdecznie dziękuję za szczerość. To naprawdę ja zawsze jestem szczery. Ja, proszę państwa, chciałbym teraz ten moment jakoś tak troszkę pocelebrować, bo to naprawdę nieczęsto mnie się zdarza, że polityk jest szczery. I ja chciałbym to państwu powiedzieć, oto polityk szczery. Tak wygląda szczery polityk. Przynajmniej w tej jednej sprawie. No, nie posądzajmy Zbigniewa Giżyńskiego, że jest samobójcą i zawsze mówi prawdę. Natomiast, jeżeli tak, jeżeli Jarosław Kaczyński koncesjonuje partię Bielana, to rozumiem, że również Jarosław Kaczyński stoi za rozbiorem partii Gowina. Tu nie mam 100% pewności, ale z całą
z tego, co wiem, z tych informacji, które posiadam, aczkolwiek mogą być one nie do końca sprawdzone. Ja nie wierzę w to, żeby Adam Bielan podejmował działania polityczne tak poważne, jakie podejmował jakiś czas temu, przynajmniej bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy z podszeptu, czy z namowy, czy z zachęty, ale z całą pewnością wiedzę Jarosławowi Kaczyńskiemu na temat swoich działań przekazywał. Do czego one doprowadzą finalnie? Czy rzeczywiście powstanie ta partia? Czy będzie dodatkowy członek Zjednoczonej Prawicy? Tego nie wiem. Nie, ale zaraz, wie pan, bo to... Dobrze, co się stanie, tego rzeczywiście nie wiemy, ale to, co się stało, to mniej więcej powinniśmy wiedzieć. Pan mówi tak, Jarosław Kaczyński musiał wiedzieć i godzić się na to, że Adam Bielan rozbija porozumienie Gowina, tak? Stosując spojrzenie Gowina, tak. Przepraszam bardzo, ale... Nazywał tego rozbijaniem, bo tam była walka o władzę. Panie pośle, moja koleżanka ma matkę sędzię. W związku z tym ulubionym sformułowaniem mamy jest zwrot, ustalmy stan faktyczny. To może panie pośle, ustalmy stan faktyczny. To znaczy, No właśnie, ustalmy stan faktyczny. I Adam Bielan doprowadził do, dobrze, może nie rozbijał, bo to już pokazuje go jako winnego, no ale Adam Bielan i jego działania doprowadziły do rozłamu, do pęknięcia w porozumieniu. Do tego, że w zasadzie ma powstać z części jego posłów, polityków, odrębna partia. Pan mówi, że stało się to za pełną wiedzą i akceptacją Jarosława Kaczyńskiego, tak? Ja nie mam takiej wiedzy stuprocentowej, mogę tylko mieć przypuszczenie, że znając Adama Bielana, znając Jarosława Kaczyńskiego, znając ich wzajemne relacje, a także ich wzajemne doświadczenia, nie zawsze pozytywne, to dziś nie wierzę, żeby Adam Bielan podejmował tak daleko idące działania bez co najmniej wiedzy, podkreślam, co najmniej wiedzy Jarosława Kaczyńskiego. A to jest moje przypuszczenie, a nie wiedza, podkreślam. Ale wie pan co, bo to mi przypomina sytuację z roku 2006-2007 w zasadzie, kiedy odbywała się konsumpcja przystawek. Pamięta pan to przecież tak, doskonale, oczywiście. Pan był posłem. Wtedy przystawką był Leper i Giertych. No i Jarosław Kaczyński się tymi przystawkami zadławił, ale odchodząc od kulinarnych porównań, to czy teraz w zasadzie gra toczy się o to, żeby rozbić Gowina, żeby go wypchnąć z koalicji? Być może, choć to jest bardzo ryzykowna gra, według mnie, i ona się nie opłaca ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani tym bardziej Zjednoczonej Prawicy, ze względu na to, że przewaga w parlamencie tego obozu jest tak minimalna już w tej chwili, że wydaje mi się, że nie stać jest na tego typu eksperymenty. Ja bym takich działań nie podejmował. No właśnie, ale widzę, że one są podejmowane. Ale z tą przewagą w parlamencie to może być, wie pan, sytuacja płynna, bo do waszych drzwi puka ugrupowanie Pawła Kukiza. Oczywiście Paweł Kukiz będzie tutaj strasznie protestował, jeśli będziemy mówili o koalicji, bo on nie zawiera porozumienia koalicyjnego, tylko programowe. Ale mnie to przypomina z kolei, znowu, wie pan, no, starzy ludzie mają tę wadę, że mają pamięć. Mnie to przypomina rok 2005 z kolei, tuż po wyborach parlamentarnych dostąpiło porozumienie, to był piąty albo początek szóstego? Przełom tych dwóch. Tak, w każdym razie na pewno przełom. Pamięta pan, jak podpisano porozumienie programowe, bo przecież na początku to nie była koalicja z Samoobroną i z LPR-em. I wiemy, jak to się zakończyło. Zakończyło się pełną koalicją, bo inaczej się nie może zakończyć. No więc właśnie dlatego uważam, że tego typu działania, one stanowią pierwszy krok. Natomiast zaraz, jest pytanie... Ale to pójdźmy za tym. Czy to, co chce zrobić Paweł Kukiz, to jest pierwszy krok do zawarcia koalicji z PiS-em? Być może, choć Paweł Kukiz jest postacią przeze mnie osobiście lubianą, bo to barwna postać w polskiej polityce, więc dodaje jej pewnego kolorytu, ale z tego też powodu jest postacią mało przewidywalną w takich klasycznych działaniach politycznych, więc nie wiem, czy to nasze rozumowanie trochę takie politologiczne będzie zgodne z tym, co on postanowi, bo Paweł no to tak, ma w tym zakresie... Pełna zgoda, panie pośle. Na logikę rzecz biorąc powinien skończyć w PiS-ie, ale Paweł Kukiz potrafi wywrócić stolik. Dokładnie tak. I to mówię z sympatią dla Pawła Kukiza. Ja się cieszę, kto nie że... lubi Pawła Kukiza? No właśnie, pan powie, kto nie lubi Pawła... słuchać Pawła Kukiza? To jest różnie, wie pan. Ja wolę z nim rozmawiać niż słuchać. Zaraz mnie zabije, więc może zostawmy to. A nie, piosenki miał naprawdę niezłe. I ma. Dobrze. Podoba się panu która? Ta o Gowinie?
różne piosenki Pawła Kukiza, natomiast generalnie... Nie, bo to ostatni znany był przebój o Gowinie, no, który chodził z głodu i wypatrywał łabędzi w łazienkach, chcąc je skonsumować. Nie będę się wyzłośliwiał na kolegach politykach, którzy nieraz coś tam nie zawsze roztropnego powiedzą. Dobrze, nie też będzie się pan... zdarza. Obawia się pan powrotu Donalda Tuska do polityki, że to znowu wróci ten straszny Tusk i zwoi nam skórę? Może ja się nie obawiam generalnie niczyjego powrotu do polityki. Każdy prawo do polityki ma wrócić. Natomiast operacja z wyborem, potencjalnym wyborem pani Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich jest obarczona ogromnym ryzykiem, bo istnieją plotki, że w tym okręgu olsztyńskim, który raczej nie jest korzystny w wyborach jednomandatowych dla Prawa i Sprawiedliwości, ma zostać wystawiony Donald Tusk przez opozycję. A różne słyszałem inne pomysły, wie pan, to raczej chodziłoby o bardziej spektakularne okręgi, o bardziej spektakularne zwycięstwo. Ale na dzisiaj, to jest jedyny okręg, w którym mogłyby być wybory parlamentarne, gdyby panie, do tego doszło. Panie pośle, przecież pan doskonale wie, że jak się przekona któregoś z senatorów Platformy, że jest już zmęczony, a rezygnacja z tego stanowiska zostanie doceniona, to na pewno znajdą się tacy, którzy poczują się zmęczeni i zechcą być docenieni. Któż wie, to rzeczywiście nie znam aż tak daleko idących sugestii, jakimi potrafią być obdarzeni senatorowie Platformy Obywatelskiej. Nie, senatorowie Platformy to stary numer w polityce, ale zostawmy to w takim razie. Ale wierzę panu redaktorowi, jako doświadczonemu dziennikarzowi. Tak, to ja mogę panu kiedyś podać przykłady z pańskiego ugrupowania. A nie, to ja je znam doskonale, też mogę powiedzieć. No to co mi pan wierzy? To pan wie po prostu, że tak to jest. Panie pośle, poważne pytanie. Rozumiem, że z co najmniej jednej zapowiedzi z Wielkiego Ładu premiera Morawieckiego pan się naprawdę cieszy. Ma być odbudowany Pałac Saski. Mówię, że to wiem, bo kilka dobrych lat temu udzielił mi pan wywiadu do gazety, w którym opowiadał pan o swoim pomyśle, żeby odbudować Pałac Saski i zrobić w nim Muzeum Historii Polski. Z pańskiego pomysłu nie skorzystano. Muzeum Historii Polski powstaje z potwornych zupełnie jakichś kłopotach i bojach w Cytadeli Warszawskiej. No a teraz słyszymy, że ma być odbudowany Pałac Saski. To jest, proszę państwa, mówię tym, którzy nie są z Warszawy, taki pałac, który był przed wojną, ale po wojnie już go nie odbudowano, z kolumnady tego pałacu został tylko grób nieznanego żołnierza. No i panie pośle, jak rozumiem, jeżeli on zostanie odbudowany, tenże pałac, to co powinno być w środku? To jest dobre pytanie. Ja uważam nadal i będę trzymał się tej wersji, że tam powinno być muzeum, które by stanowiło pewne zwieńczenie naszej drogi do niepodległości. Jeżeli już nie Muzeum Historii Polski, bo ono zostało zlokalizowane, moim zdaniem błędnie, byłem zawsze przeciwnikiem tej koncepcji w Cytadeli, ale okej, niech ono wreszcie powstanie, realnie, bo jest budowany już tyle lat, że już sam nie jestem w stanie nawet tych lat policzyć. Natomiast tam mogłoby powstać Muzeum Niepodległości, które będzie naszym całego pokolenia podziękowaniem za ten wysiłek sprzed ponad 100 lat, który od drogi do niepodległości aż do wygranej wojny o niepodległość z bolszewikami byłby takim podziękowaniem dla tamtego pokolenia. Pan by chciał, żeby tam powstało muzeum, tak? Ale wie pan, że są pomysły, że a może byśmy tam przenieśli Senat, a może Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to takie ładne i reprezentacyjne miejsce. Tam przed wojną był Sztab Generalny Wojska Polskiego, więc oczywiście można umieścić tam jakąś instytucję życia publicznego. Nie ucieszy każda rzecz. Mnie najbardziej ucieszy to, że ktoś zacznie realnie odbudowywać ten pałac, bo gdyby ktoś wczytał się w nasz wywiad sprzed 8 lat, to ten pałac już mógł stać. No, ale wie pan, mnie jako warszawiaka najbardziej by ucieszyło nie to, że powstanie kolejny budynek, bo niestety Warszawa ma tradycję w ostatnich 30 lat zwłaszcza budowania budynków brzydkich albo bardzo brzydkich. Jest to bardzo bogata tradycja w naszym mieście. Natomiast ucieszyłoby mnie chyba bardziej to, że ten pałac będzie czymś żywym i fajnym i ciekawym. Myśli pan, że jest na to szansa? Jest taka szansa, bo ja pamiętam, jak powstawało Muzeum Powstania Warszawskiego i ono do dzisiaj jest takim miejscem, do którego każdy chętnie przyprowadza dzieci. Nie znam nikogo z żadnej partii politycznej, jak rozmawiam z politykami, który by nie powiedział, że jak przyjedzie ktoś z nim do Warszawy i chce mu coś naprawdę fajnego pokazać, to go tam nie zaprowadzi. I z całą pewnością, jeżeli tam stworzymy tego typu instytucję, która będzie pokazywała, że naprawdę my możemy być dumni jako Polacy, że tą Polskę zniszczono
w trakcie zaborów i ona była pod zaborami przez ponad 120 lat, ale potrafiła się odbudować, to będzie coś fantastycznego. Warto o tym mówić, bo to jest powód do dumy tam i Polaków, i tamtego pokolenia. No dobrze, to panie pośle, a propos dumy. Jest pan dumny ze swojej pracy dla firmy Relations for Solutions. Mówimy o spółce, która znana jest publicznie jako spółka jednego ze spin doktorów PiSu, Adama Hoffmana. Ja jako człowiek, który nie zawsze zajmował się polityką, zajmowałem się także biznesem, współpracowałem z różnymi instytucjami, w tym także ze spółką, o której pan powiedział. Bardzo sobie tę współpracę i z tymi innymi firmami, których nie będę wymieniał. A co pan dla nich robił? Co pan robił dla firmy Hoffmana Relations for Solutions? Przede wszystkim wykorzystywałem swoją wiedzę. Tak historyczną? Historyczną wiedzę biznesową. Prowadziłem firmę Historian Business Consulting. Szkolenia, jakie przeprowadzałem dla różnych firm w tym czasie. Jakie szkolenia pan przeprowadza dla firm? Z ciekawości pytam. Dzisiaj już nie przeprowadzam. Jestem przeprowadzał pan, wiem, bo firma jest zawieszona. W roku 2019 do października zarobił pan w tej firmie 255 tysięcy złotych. To wszystko jest oczywiście legalne w pańskim oświadczeniu majątkowym, więc każdy ma do tego dostęp. Stąd moje pytanie, bo firma History and Business Consulting, Zbigniew Grzyński, właśnie tyle pieniędzy zarobiła. Nie wszystkie te środki, o których pan powiedział, były zarobione w tej firmie. Ja współpracowałem z wieloma firmami. Proszę mi wybaczyć, ale ja nie pytam pana teraz o kwotę, ile pan od kogo dostał. Pytam pana o to, co pan robił. Co robi historyk, polityk przez całe swoje życie, człowiek, który nie pracuje w biznesie, jakichż to konsultacji biznesowych może udzielać? To cenna wiedza. Ale oczywiście, podam panu przykład. Na przykład jak rozmawiać z redaktorem Robertem Mazurkiem, gdyby się trafiło do niego na dywanie. I za to można pieniądze brać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że ludzie, to dlaczego ja nie biorę tych pieniędzy? Tak, widzi pan. To moja żona, to jest, przepraszam, to kochana, ale widocznie mało pomysłowa kobieta, ona powinna prowadzić takie konsultacje. Ale jak pana. Pan wie doskonale, bo przecież zna pan... Ona 19 lat ze mną rozmawia. Ale jak pan wie doskonale i zna realia świata firm PR-owych, to mnóstwo dziennikarzy, byłych, przyszłych lub takich, którzy mieli przerwę w wykonywaniu zawodu dziennikarskiego, współpracuje z firmami PR-owymi, właśnie tego typu szkoleń udzielając. Wie pan to doskonale, mógłby pan pewnie przykłady takich dziennikarzy. Nie, ale to ja znane są przykłady dziennikarzy, którzy odeszli z zawodu i poszli do PR-u. To rozumiem, no, tylko to dziennikarze uczą co najwyżej tego, jak rozmawiać z obecnymi dziennikarzami. No, ja jednak tutaj chciałbym jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja żadnych pieniędzy, żadnych szkoleń nie prowadzę, nie prowadziłem i dopóki będę dziennikarzem, prowadził nie będę. Chyba, że zrobię coś kiedyś gratis, zupełnie dla non-profit i tak dalej. To wtedy tak, natomiast żadnych pieniędzy od nikogo brać za szkolenia, zwłaszcza polityków albo biznesmenów, nie będę, dopóki nie jestem dziennikarzem. Innych polityków, muszę panu powiedzieć, wtedy, gdy prowadziłem działalność gospodarczą i to z różnych ugrupowań, też zdarzało mi się przygotowywać za różnego rodzaju... No i to mnie ciekawi, to znaczy co? To znaczy polityk uczy innych polityków, jak sobie dawać radę podczas wywiadów, tak? Tak, oczywiście, że tak. A to może by mnie pan nauczył, jak sobie dawać radę na przykład z politykiem, który nie chce odpowiadać na pytania. Albo odpowiada nieszczerze. Jeżeli kiedyś wrócę do takiej działalności biznesowej, a pan będzie miał ochotę skorzystać z tego rodzaju usług, z przyjemnością. Rozumiem, że to słono kosztuje, nie wiem, czy mnie będzie stać. Nie, myślę, że pan dobrze zarabia, jesteście bogatą stacją, stać będzie pan. Nie wiem, jak bardzo bogaty jest RMF, mam nadzieję, że bogaty. Ja na pieniądze nie narzekam. Nie narzekam przecież, powiedziałem. Ale pan chyba nie potrzebuje tego typu szkoleń, tak mi się wydaje. Radzi pan sobie dosyć dobrze. Bardzo panu serdecznie dziękuję, ale wie pan, jakbym pobrał szkolenia u mistrza, to może zarabiałbym więcej. Przekonałbym RMF, że po tym to, przecież, takie będą wywiady, dawajcie podwyżkę. Słuchałem pana nie tak dawno, chociaż to był wywiad sprzed roku w Hyde Parku Krzysztofa Stanowskiego, radził pan sobie świetnie. Myślę, że można by było takimi wywiadami posługiwać się jako instruktarzem w kolejnych szkoleniach. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Nie umawialiśmy się na komplementy pod moim adresem. Nie ma spraw. Bardzo panu dziękuję. Państwu również dziękuję. Proszę państwa, jest sposób na życie. Można
konsulting uprawiać, także tak. Życzę Państwu miłego konsultingu, tylko nie przesadzajcie, bo to później się, jak będziecie tak konsultować, to pamiętajcie, słońce jest, procenty uderzą do głowy i ten konsulting się później źle skończy. Do widzenia.